Siemanko. Cześć Olek, przedstawiam wam Olka. Możecie Olka znać z Polski Fiat Oleczek Garage. Dobrze powiedziałem? Dokładnie tak. Olek siedzi w polskich Fiatach, jak sama nazwa wskazuje, jego, no jak to nazwać, profilu. No, takiego hobby, nie? Tak, dokładnie. Zaglądamy do jednego z dwóch miejsc, w których trzymasz swoje Fiaty. Dokładnie. Mówię w liczbie mnogiej. Dzisiaj będziemy pokazywać jednego z nich. Zapraszam. Ale jest ich więcej. Zaczynamy od tego, którego widzieliście na miniaturce. Co to za cudo? Jest to Fiat 74 roku. Odrestaurowany przeze mnie. Fajna historia z tym Fiatem, dlatego że miałem swojego pierwszego Fiata MR-a, którego tak samo odrestaurowałem, którego już teraz nie mam. I kupowałem silnik do niego na Allegro. Mhm. I ten Fiat u tego pana, co kupowałem silnik, był w stodole zakurzony. I tak go zapamiętałem. I po dwóch, po trzech, czy po, chyba po czterech latach na aukcji na Allegro w archiwum znalazłem ten silnik, co kupowałem. Znalazłem namiar. I zadzwoniłem do tego pana, zapytałem się, czy nie sprzeda tego Fiata. Dokładnie do Grześka, pozdrawiam go oczywiście. Z okolic Dobczyc, fajny gościu, i udało mi się tego Fiata kupić rozebranego i odrestaurowałem go do śrubki. Od zera? Od zera. Czekaj, dokładnie. Pokażemy go od razu jeszcze. Pewnie. Zanim będziemy nim jeździć. No, rok jeszcze raz powiedzmy. 74. Może niektórych zmylić atrapa z przodu, że jest założona niklowana, ale to tylko dlatego, że dostałem ją po prostu w gratisie. I ją założyłem, a oryginalna przejściówka leży po prostu spakowana w pudełku. Mhm. Wyjedziemy sobie, tam będzie troszeczkę lepsze światło, to zobaczycie go w całości. I będziesz opowiadać historię. Robiłeś większość sam? Tak, większość robiłem sam. Po prostu no, lubię to takie hobby. Dodam jeszcze tutaj coś takiego, że te samochody tutaj stoją już od 3-4 miesięcy nieruszane, więc zobaczymy w ogóle, czy zapalą. Dobra, zaraz będziemy odpalać. Pewnie zauważyliście, tego się nie da nie zauważyć, że tutaj coś po drodze stoi, o co tak można się potknąć, ale to pokażemy może potem. Potem. No dobra, i tu jeszcze problemu. Coś stoi bardzo ciekawego, możecie zgadywać. Jak chcecie, możecie w komentarzach wpisywać. W kolejnym filmie, nie w tym, będzie historia tego dokładnie samochodu. A zanim sobie może odpalimy, słuchaj, przejdźmy do jeszcze miejsca, które jest dosyć ważne, tak, żeby pokazać, bo to pokazuje skalę. A czekaj, jeszcze tu. Tak, tutaj jeszcze też tu, jeszcze tu. Części. To takie przypadkowe części. Dokładnie. Tu parę rzeczy, tak? A dokładnie, tu? Dokładnie, coś z tych jest zawalone częściami do Fiata. Tu mam zapasowe silniki. To. Jak proszę bardzo. Jak dowiecie się w następnym filmiku, to jest od jednego Fiata, ale dowiecie się w następnym filmiku, od którego to jest silnik. Ten silnik prawdopodobnie ma 100 km tylko na stukane. Udało mi się go kupić z zamiatarki, tak, dokładnie, zamiatarki z pomu i sobie tutaj leżakuję, od czasu do czasu nimi przekręcę, żeby je przesmarować. Oczywiście są zalane olejem i sobie tak tutaj leżakują. Mm-hmm. Tu jest jedno z miejsc, tutaj w sobie pracujesz? Tak, tutaj sobie coś dubę właśnie przy tych Fiatach. Coś się tutaj właśnie tu działa. Tu jakieś kierownice. Tak, tu mam podnośnik. Tam rozumiem, że tam jest. Cały jest zawalony po prostu tymi gadżetami, okay. Szafki. Ale zapraszam do następnego. Dobra, idziemy tam, tak, tam jest równie ciekawe, albo nawet i ciekawiej. Tam też dużo właśnie się dzieje. Tam się dużo dzieje, dobra. Zapraszam przodem. Wchodzimy. O! Co tu stoi? To jest Fiat Kombi z 89 roku. Oczywiście z papierami, ze wszystkim. Moja Wiesia. Co wam powiem o tym kombiaku? Kupiłem go na Śląsku, był niesprawny, udało mi się go uruchomić. Jazda testowa była, możecie sprawdzić oczywiście na moim kanale na YouTube. Mhm. Na razie prace nad nim stanęły, bo znalazłem Fiata tak samo kombi 74 rok. Powiem, co jest bardzo rzadkość. I no znaleźć kombiaka... Ciężko, jeszcze 74 rok i dlatego się wstrzymałem, bo nie wiem, czy nie będę musiał zrobić przeszczepu. I dlatego sobie tutaj na razie stoi. Wszystkie części blacharskie są oczywiście skompletowane. Błotniki, podszybie, dwie klapy, wszystko jest. Mhm. Może się miało otwierać, oglądać. Co łatwi twoim zdaniem trafić? Kombiaka, pick-upa, czy klasyka? Czy klasyka? Wiesz co, wydaje mi się, że klasyka. Tak?
bardzo łatwo według mnie kupić klasyka, kombi, bardzo dużo było kombi, ale karetek. Ciężko, w cywilu ciężko znaleźć kombi, akurat ten jest w cywilu, więc się udało, a jeśli chodzi o pick-upy, to tylko eksport mi się wydaje, że najbardziej. U nas one to bardzo szybko kończyły żywot po prostu, bo łamały się na budowach od przewozu. Twoje królestwo. Tak, tutaj duby, jak widzisz, z pełną części od Fiata, ostatnio zaciski robiłem i... Wiem, że ten film jest o tamtym samochodzie, ale musimy pokazać kontekst tego, co ty tutaj działasz i co robisz, i kontekst jakby twojej pasji też. Tak jest. Bo to jest ważne, że to nie jest, są rzeczy, które te samochody, ten jeden chociażby, o którym będziemy mówić, to nie jest samochód, który kupiłeś gotowy i po prostu nim jeździsz, tylko ty go tworzyłeś. Dokładnie, renowację przeprowadzałem, robiłem go pod siebie, wszystko. Mhm. Możemy też tutaj pokazać silniki od WSK. Najlepszy jest ten silnik, bo ma oryginalne jeszcze plomby. Udało się go znaleźć. Tu ma drugą plombę. I on będzie do tego, co jest tam w tamtym garażu, co wam pokażemy, a drugi jest do mojej WSK, co tutaj stoi, która po prostu będzie odnawiana. Okej. Okay. Tu jest trochę pamiątek. Tak, tak. To są wszystko rzeczy, związane, które... z dużym Fiatem oczywiście. Zdjęcia z rekordu. Dokładnie. Jakieś tutaj kroporczyki. Stare tablice, no po prostu lubię takie klimaty i i się to zbiera. Pokażmy to wszystko, bo myślę, że też wiele osób może być zainteresowanych. Hard working business partner, proszę bardzo. That's the polski Fiat pickup truck. Dobra, tutaj. I tu jeszcze jest fajna ściana. No, tu jakieś tablice, jak widzicie. I części, pełno części. Tak, części, wszędzie zawalone częściami, jak widzicie. U mnie tylko Fiat, Fiat i jeszcze raz Fiat. Fiat, Fiat, Fiat. Nie ciągnie cię w stronę innych samochodów. Wiesz co, nie, jakoś nie. Dlaczego? Wiesz co? Może nie, poczekaj, nie dlaczego cię nie ciągnie, tylko dlaczego polski Fiat? Powiem ci, dlaczego polski Fiat. Ogólnie od mojego lubię starą motoryzację. Tu oczywiście na wsi to od początku były motorynki, komary, WSK, tak się jeździło. I miałem, były taki czas, że miałem tych komarów, motorynek, cały stryk zawalony, cały garaż. I tak sobie myślę, kurde, to nie jest to. No, trzeba przy tych komarach grzebać, więcej się obchać niż ujeździć. Myślę, kupię sobie samochód stary. Myślałem o Warszawie, ale tak przyjrzałem rynek, myślę, części drogie. I trafił się Fiat w Dębicy, właśnie mój pierwszy Fiat, którego odrestaurowałem. I zaczęło się od Fiatów, pokochałem te samochody i tak już po prostu zostały tylko Fiaty. I nie chcę żadnych Polonezów, żadnych Maluchów, żadnych Warszaw. Znamy w dwójkę niejednego fana, który jest wierny polskim Fiatom. Fiat, Fiat, Fiat. Dokładnie, tylko Fiat. Ty jesteś z tej grupy. Dokładnie, jestem z tej grupy. Dobra, wyciągamy klasyka i jedziemy. I jedziemy, zobaczymy w ogóle, czy odpali. Dobra. Zagrzał się? Tak, już troszkę lepiej. Ile mówisz, że nie jeździł? 3 miesiące? No, tak będzie, powiem ci. Raz mi się udało je przepalić, tylko i tak to stoją. No po prostu praca w delegacji za granicą nie pozwala na to, żeby po prostu przy tych Fiatach dubać. Jak zostawiłem na zimę, tak sobie po prostu źle nie mają. Nie mają źle. Baki zatankowane do pełna. To troszkę widzę, że jest połowa, ale to... Teraz paliwo takie drogie, że na pustce czaje. Okej. Brązowa tapicerka. Tak jest. Tutaj natomiast są, z tego co widzę, pokrowce. One tak. były oryginalnie, tak? Czy ty je dorwałeś gdzieś? Dorobiłem je, bo jeden fotel, nie ukrywam, był troszkę na przetarty, dlatego je założyłem. Też mają swój klimacik, bo oczywiście to są stare pokrowce. Do tego, jak widzicie, fajny pokrowiec na kierownicę. Tak to właśnie wygląda, fajnie się komponuje. Zrobiłeś nim ile po remoncie? Po remoncie, jeśli zrobiłem 4000 km, to będzie wszystko. Aha, jeździsz? Wiesz co, na zloty, tak, na zloty, głównie na zloty. Mamy swoją ekipę, pojazdy zabytkowe Dąbrowa Tarnowska, jeździmy na zloty. I tak.
tak właśnie to wygląda. Pieniądze przygotowane. Tak jest, papierosy tak samo. Papierosy. Z gadżetów coś jeszcze masz tutaj? Wiesz co, tutaj chyba nie mam już nic. Bardziej tak w garażu. Jesteśmy. Oryginał. Oryginał 1.5. Oryginalny silnik. Zrobiony. Zrobiony po kapitalnym remoncie. Jeździł w twoim poprzednim sam. Tak, Fiacie. Jeździł w tym moim pierwszym Fiacie. I jedna taka fajna przygoda. Zlot pod, na Żeraniu pod, na Warszawie. Ostatnie światła. Fiat z gaz. Chłopaki mnie z lotu pchali. Okazało się, że zagrzało się paliwo. Jak wiecie, Fiat nie ma powrotu do baku i postał 10-15 minut, palił od strzała i wróciłem do domu 300 km. Fajne. Jeszcze pokażmy klapacze. Nie do odsprzedania, nie, nie. Możecie nie pisać. Do... Nie sprzedam. Chciałem nie sprzedam. Zdobyć, ale nie sprzedam, będę tak... jeździł z nimi. Pokażmy środek, możesz zamknąć klapę, a ja pokażę od razu dywaniki, też rarytaśne. 100 mil. Dokładnie, dywaniki 100 mila. Tutaj troszkę trudno, tył, przód. Też fajny taki po prostu rarytasik. Też dużo osób chciało kupić ode mnie te dywaniki. Dawali naprawdę fajne setki, ale nie sprzedałem. Okay. Tak to wygląda. Mhm. Z tyłu jeździ piesek. Tak. Azor. Azor się nazywa? Tak, Azor. To jest Azor. Po całej szybie lata oczywiście, po całym odcinku. Tak bardzo skromnie o tym mówisz, a spędziłeś tutaj sporo czasu przy tym samochodzie. Tak, powiem wam, że no, każdy weekend spędzałem. Miałem ważny cel, po prostu odrestaurować, zdążyć przed swoim ślubem, żeby go złożyć, żeby jechać swoim, na własny ślub tym Fiatem. Udało mi się tydzień przed własnym ślubem zdążyć. Złożyłem, pojechałem na przegląd, przegląd przeszedł od strzała i tak się właśnie udało. Biały na ślub, idealnie. Dokładnie. Tylko trzeba wspomnieć o tym, że jak spędziłeś, ile godzin spędziłeś przy nim? Mnóstwo, nie jestem w stanie ci powiedzieć, ale jak pracuję w delegacji, każdy weekend siedziałem po prostu w garażu, żona już mówiła, że Fiat... Dobrze, że do tego ślubu doszło. Doszło, dokładnie. On mówi, że Fiat... No to wiesz, jedno zdążyć zrobić ten samochód na ślub, ale z drugiej strony, żeby żona się nie rozmyśliła. Bo dokładnie. Jak zobaczyła... Nie, naprawdę powiem wam, ale to było bardzo szybko tego Fiat. Chyba w maju go kupiłem i do września, do 5 września musiałem go złożyć i się udało. Żona już mówiła, że Fiat jest ważniejszy od niej, ale... Aha, no to jest taki specyficzny czas. Dokładnie, ale udało się po prostu złożyć, jestem zadowolony. Okay, i tak pojechaliście. Pojechaliśmy do ślubu, oczywiście miałem eskortę z zabytkowych samochodów. Ekipa z Brzeska była tak samo. No było parę samochodów, co zrobili mi kolumnę, było naprawdę fajnie. Mhm. Jeszcze jeden rytasik. Jeszcze? No, tu tak. Ale to jest produkcja nie. Klubowa, nie? Nie. Nie? Był klub na bokach, to powinno być. A, okej, okay. Racja, oryginalna. Racja, racja. To no, co, sam? To jest fajne. To jest oryginał? Oryginał to jest. To jest oryginał, tak samo Brutomierz jest fajny. Gdzie to wyszukujesz wszystko? Wiesz co, głównie to Allegro, LX, też mam dużo znajomości, no jak już tyle Fiatów się przeszło, to ten lusterka tak samo, obydwa z Elmota. I tak sobie, gałeczka. Takie smaczki. No lubię to po prostu, nie? Tak jak widzisz, na przykład tu stare pieniądze, jakieś tak, papierosy. Tak, to pokazywaliśmy. Tak, nie? No po prostu lubię takie rzeczy. Dokładasz, ale jednocześnie też jest to z gustem zrobione, nie ma tutaj przesytu, nie? Nie ma, w tym Fiacie nie ma. W tym Fiacie nie ma. W tym Fiacie nie ma. Będzie jeszcze jeden Fiat. Dokładnie, pokażemy wam. Pokażemy go w kolejnym filmie. Tamten jest słoneczny. Dobrze to ująłeś, dobrze. Słoneczny. Bardziej bym powiedział żonkilowy. O, żonkilowy, tak, słonecznikowy. O, dokładnie, pokażemy. Dobra, to my się jeszcze przejedziemy tym Fiatem, zapraszam was. Jedziemy.